Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 1 maja rozpoczyna się jeden z trzech najpiękniejszych miesiąców w roku. Moim zdaniem najpiękniejszych. Kwiecień, maj i czerwiec. Imieniny obchodzą Aniela i Jeremi. Jest to 122 dzień roku, do końca pozostało 244 dni. Wschód słońca nastąpi o godzinie 5.24, a zachód o 20.21. Dzień potrwa 14 godzin i 57 minut. Od 1890 roku 1 maja jest obchodzone Święto Pracy. Wydarzenia, które przyczyniły się do jego ustanowienia, miały miejsce pod koniec XIX wieku za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Klasa robotnicza była tam poddawana nieustannemu wyzyskowi, co wywołało olbrzymią falę protestów. W Chicago w 1886 roku doszło do krwawego starcia pomiędzy robotnikami walczącymi o równouprawnienie i policję. Atak funkcjonariuszy nastąpił prawdopodobnie z nieznanych powodów, pomimo tego, że manifestacja miała charakter pokojowy. W celu upamiętnienia ofiar tego brutalnego starcia policji i robotników, druga międzynarodówka uchwaliła 1 maja Dniem Solidarności Ludzi Pracy. A nietypowe święto dzisiaj to Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników. Inspiracją dla Richarda Reynoldsa, pomysłodawcy Międzynarodowego Dnia Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników, był kolor, jaki dodają słoneczniki nawet najbardziej ponurym miejscom. Obchody święta mają zachęcić do sadzenia słoneczników w najbliższej okolicy, zwłaszcza, że nie wymagają one szczególnej pielęgnacji ani warunków. Czyli dzisiaj wszyscy sadzimy słoneczniki. 1 maja 1740 roku kapituła poznańska grozi mieszkańcom Wielichowa. Sprawa dotyczy opóźnień w budowie ratusza i wyboru władz miejskich. Kapituła grozi, że jeżeli mieszkańcy nie wybiorą władz na świętego Stanisława, czyli 8 maja, to administrator klucza wielichowskiego wyznaczy burmistrza i rajców. Ten zapis potwierdza, że w tym roku w Wielichowie trwała budowa ratusza. Kapituła zezwoliła władzom przeznaczyć na budowę czynsz łokciowy za 3 lata w kwocie 735 zł. Na ten sam cel przeznaczono również opłatę z jęczmienia. Jednak nie wiadomo, czy chodziło o podatek, czy opłatę za sprzedawanie jęczmienia do browaru. Budowę ratusza nadzorował ekonom dworski, który miał dopilnować, aby cieśla osadził wejście do budynku, wrota, na środku. Budynek ratusza posiadał między innymi areszt, komorę targową, czyli takie miejsce handlu, i zegar. 1 maja 1750 roku w Wielichowie pracowało kilku krawców. Jednym z nich był Stanisław Bobkowicz. Cechmistrzem w cechu do roku 1752 był Wojciech Gałkowski. 1 maja 1880 roku Marcin Kaletka objął posadę trzeciego nauczyciela w Wielichowie. Marcin Kaletka urodził się 7 listopada 1857 roku w Zieminie,
a zmarł 25 stycznia 1932 roku w Wielichowie. Pracę w szkolnictwie rozpoczął od szkoły w Parzęczewie. Był żonaty z Antoniną Gryglewicz, córką Antoniego Gryglewicza. 1 października 1874 roku do planu nauki jako przedmiot obowiązkowy włączono lekcje prac ręcznych. W szkole katolickiej w Wielichowie zajęcia prowadziła właśnie córka Antoniego Gryglewicza, Antonina. 1 maja 1887 roku posadę pierwszego nauczyciela w szkole katolickiej w Wielichowie objął Robert Herfurt, który przybył z dolnośląskiego miasteczka Glac. Ponieważ 1 października 1886 roku Antoni Gryglewicz po ukończeniu 67 lat przeszedł na emeryturę, z racji starszeństwa stanowisko pierwszego nauczyciela powinien objąć Franciszek Burmistrzak, który pochodził z Wilkowa Polskiego. Burmistrzak został zatrudniony w Wielichowskiej Szkole 1 października 1847 roku i objął posadę drugiego nauczyciela. Jednak władze regencji podjęły decyzję, że burmistrzak, ponieważ jest Polakiem, nie może awansować. Robert Herfurt gorliwie wcielał w życie antypolskie zarządzenia władz oświatowych i państwowych. Niejednokrotnie sam wychodził z inicjatywą takich rozporządzeń, które były wprowadzane w Wielichowskiej szkole. 1 maja 1955 roku Władysław Kujat został organistą w parafii wielichowskiej. Władysław urodził się 16 czerwca 1917 roku. Mieszkanie w Wielichowie otrzymał w budynku poszpitalnym przy ulicy Szkolnej 5, gdzie zamieszkał wraz z żoną. Posiadał pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu organisty, czego dowodem był zdany egzamin diecezjalny w Gnieźnie w 1937 roku. W Wielichowie prowadził chórek młodzieżowy. Jego wynagrodzenie miesięczne wynosiło 800 zł plus 250 zł jako rendant, czyli skarbnik kasy kościelnej. 1 maja 1958 roku postawiono i poświęcono figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Figura stoi w posesji państwa Galusików w Wilkowie Polskim. 1 maja 1979 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie otrzymała sztandar. Uroczystość odbyła się w czasie obchodów 550. rocznicy otrzymania przez Wielichowo praw miejskich. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do sadzenia słoneczników i do zobaczenia przy kolejnej kartce z kalendarza.